Mateusz Grzybek z nami. Mateusz, opadły już trochę chyba emocje, jak to konfetti w momencie, kiedy wznosiliście konkretnie Piotra z Łojartem Półtiwce w puchar. Czy od meczu w Łodzi to był najtrudniejszy wasz tydzień w całym tym sezonie? Na pewno nie szło przejść obojętnie. Każdy dzień gdzieś, każdy już myślał o tym meczu, chciał go jak najszybciej rozegrać, ale też no, czuliśmy, że na przestrzeni całego sezonu gdzieś bardzo nam się należał ten awans i kwestia było go, ten mecz rozegrać i go dopiąć, ale gatunkowo ten mecz naprawdę był jednym chyba z najcięższych w tym sezonie. Jeden z najcięższych w tym sezonie i też chyba, zwłaszcza w pierwszych części tego meczu, dużo emocji było w was, bo widać było taką, no może nie frasobliwość, to złe słowo, ale takie zdenerwowanie. Było kilka takich sytuacji, że no wybijaliście piłkę, tam była sytuacja, że Tomek Loska opuścił bramkę, piłka do niej szła. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, ale widać było, że też potrzebowaliście paru minut, żeby spokojnie wejść w ten mecz. No na pewno cały mecz gdzieś mieliśmy z tyłu głowy, żeby się nie powtórzyła sytuacja na Opolu i gdzie tracimy bramkę i później rywal mocno się cofa i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tutaj nie wystrzeliliśmy się błędów, ale gdzieś ta gra defensywna w miarę była na dobrym poziomie i Stomil jakichś większych sytuacji nie miał i nam nie zagroził. O tym meczu nikt nie będzie tak naprawdę mówił za miesiąc, dwa. Będzie się liczyło to, że zrobiliśmy awans i dzisiaj się bardzo z tego cieszymy. Dzisiaj się z tego cieszymy, dzisiaj świętujemy, a teraz co? Kilka dni odpoczynku, urlop i przygotowujemy się do nowego sezonu, jak to pięknie brzmi, PKO Ekstraklasy. No tak, duża radość. No, gdzieś przed sezonem każdy wiedział, że jest tu walka o awans, ale tak naprawdę nikt nas nie wymieniał w gronie tych faworytów. Każdy mówił, że Arka, ŁK jest gdzieś tam bezpośrednio, a my gdzieś po cichu, pokornie sobie pracowaliśmy i no i fajnie, że finał jest taki, że na urlopy jedziemy już, a nie tydzień później i przygotowujemy się do nowego sezonu, ale najpierw chyba zasłużony odpoczynek.